Odbyliśmy przed chwilą kontrolę w białostockim kuratorium oświaty. Głównie interesował nas fakt skarg składanych przez rodziców dotyczących organizowania bez ich zgody zajęć na terenie szkół przez organizacje pozarządowe. W trakcie kampanii reklamującej, tak to mogę nazwać, Lex Czarnek, pan minister wielokrotnie mówił, że rodzice skarżą się do kuratoriów oświaty na te zajęcia pozalekcyjne, które są organizowane przez organizacje pozarządowe. Pan minister Czarnek mówił o ponad 400 takich zgłoszeniach w skali kraju. No to sprawdzamy. Sprawdzamy od roku 2016 do końca 2021 roku, czyli 6 lat. W województwie podlaskim w ciągu tych 6 lat z ponad 600 placówek, które nadzoruje kuratorium, nie było ani jednej takiej skargi. Dzisiaj równolegle z naszą kontrolą odbyły się kontrole w województwie zachodniopomorskim, w województwie lubuskim. Do tej pory skontrolowaliśmy już większość kuratoriów i w sumie naliczyliśmy tych skarg 31. Przed nami tak naprawdę zostały dwa kuratoria, czyli kuratorium pomorskie i kuratorium warmińsko-mazurskie, ale nie ma możliwości, żebyśmy dobili do magicznej liczby 400 kuratoriów, o których mówił pan Czarnek. Pan Czarnek zbudował swoje prawo na fałszywej tezie, a przynajmniej tę fałszywą tezę sprzedawał publicznie. O co chodzi w Lex Czarnek, które wczoraj nagle, mimo zapowiadania, że będzie głosowane za 2 tygodnie, zostało przegłosowane wczoraj. Oprócz kosmetycznych zmian dotyczących chociażby nauczania zdalnego, wprowadza tak naprawdę przepis, który powoduje paraliż udziału organizacji pozarządowych w szkole. Jak to wygląda teraz? Organizacja pozarządowa musi uzyskać zgodę Rady Rodziców, a na indywidualne zajęcia, czyli zajęcia dla klas, każdy rodzic musi wyrazić zgodę, czy jego dziecko może, czy nie może wziąć udziału. Jak to będzie wyglądało, kiedy pan Duda zdecydowałby się jednak podpisać Lex Czarnek? Rodzice wyrażają zgodę, Rada Rodziców wyraża zgodę, kurator decyduje. Moje zdanie jako matki, czy zdanie posła Krzysztofa Truskolaskiego jako ojca, nie będzie miało żadnego znaczenia, bo to kurator będzie decydował, czy dana organizacja wejdzie do szkoły. Lex Czarnek, szanowni państwo, to jest gniot prawny, który powinien być wczoraj w Sejmie odrzucony. Niestety posłowie PiS, nie patrząc na dobro dzieci, nie patrząc na przyszłość naszego narodu, poparli to, co zaproponował minister Czarnek. Liczymy jednak na to, że pan prezydent Duda wraz z małżonką podejmą decyzję, która będzie w trosce o nasze przyszłe pokolenie.